takich tłumów nie pamiętam, żeby były po, na konferencji prasowej. Fight Exclusive Night 6 Showtime za nami. Wielkie emocje. Teraz już na razie powolutku opadają. Szybciutko przedstawię może gości konferencji. Oddamy głos dziennikarzom, którzy tutaj łakną pytań. Rafał Sawicki, Paweł Juźlak, czyli tradycyjnie reprezentanci Fight Exclusive Night, prezesi federacji, współwłaściciele. Zawodnicy Piotrek Rogosz, zwycięzcy, Paweł Kiełek, witamy, Dawid Mora, Róża Kłomienna, Wojtek Jerzbicki i Paweł Miszczek. Bardzo prosimy. Może na początku ja jeszcze zadam pytanie, bo tutaj mamy informacje z pierwszej ręki do pana prezesa. Przede wszystkim to nas najbardziej notuje, jak się czuje momentem od tych świątek. Przed chwilą z nim rozmawiałem, jest przytomny, świadomy, badają go lekarze. Został przed chwilą odwieziony do szpitala, przejdzie badania. Najważniejsze dla mnie jest to, że jest przytomny i świadomy. Ja mam pytanie. To jest takie trochę niewdzięczne, bo w zasadzie walki były lepsze niż się spodziewałem, ale właśnie no, chyba przemówię głosem wszystkich. Wszyscy mówią tylko o tej ostatniej walce, chociaż o kilku innych rzeczach. Ciężko mówić o dobrych rzeczach, bo one po prostu były dobre, ale wydaje mi się, że ta walka i ta gala, rzeczy, które się działy, mogły bardziej zaszkodzić, a przynajmniej mocno zaszkodzić organizacji. Powiem tak, po ostatniej gali, kiedy sędzia Jegierski przerwał walkę zbyt wcześnie, ja go broniłem, stałem murem, mówiłem, że najważniejsze jest dla nas zdrowie zawodników, stoimy pod presją. Wszyscy eksperci, dziennikarze krytykowali go, była fala na niego nalotów. Na sędziu, na Jegierskim została wywarta presja. Proszę się nie dziwić człowiekowi, że został tak krytykowany ostatnio, że przerwał walkę, że teraz bał się jej przerwać. Mieliśmy pierwszy w Polsce historyczny pojedynek pięciorundowy wzorem UFC. Uważam, że największą winę za to wszystko ponosi narożnik. Ja widziałem, co się dzieje, pomimo, że nie jestem sędzią, nie mam prawa przerywać walki. Podszedłem do narożnika Świątka, do jego trenera Knapa, powiedziałem, przerywaj, to już jest czas, szkoda zdrowia. Powiedział mi, nie mogę zrobić tego Tymoteuszowi, nigdy w życiu mi tego nie wybaczę, jak go poddam. Rozumiem, ale to co w takim razie to proste rozwiązanie? Dlaczego tak mocno na siłę trzymać się jednego składu sędziowskiego, zamiast go trochę wymieszać, na moment odsunąć, jakoś tak, nie wiem, wziąć jakąś lekcję z tego wyjąć? Na pewno wyciągniemy wnioski, w tej chwili jest na gorąco, ciężko mi to oceniać, ja też jestem w szoku. Ciężko mi się cieszyć z bardzo udanej gali, która niewątpliwie była sukcesem. Jestem bardzo emocjonalnie związany z tym, bo to muszę, przeżywałem tą walkę. I naprawdę martwię się o niego i nawet ciężko mi się odnosić do tego wszystkiego. Na pewno wnioski zostaną wyciągnięte, nie dopuścimy więcej do czegoś takiego, bo tak jak wcześniej podkreślałem, zdrowie zawodnika jest dla nas najważniejsze i będziemy o to dbać. No niestety, pierwsza walka historyczna w Polsce odbyła się na dystansie 5 rund. To może zabrakło doświadczenia troszeczkę sędziemu, narożnik też nie chciał odpuścić, tym już jest jaki jest. Znany jest z tego, że nie poddaje się, nie odklepuje tam i wyszło niestety jak wyszło. Ja przerwę panu prezesowi, jest pierwszy historyczny sędziowy Park Federacji Fighting Exclusive Night. Mariniu, pozdrawiam i press conference. So, last question to Marino. How you feel about this fight? Some people claim it might be a fight of the year. It's beginning of the year, however. Okay. Some people say it might be the battle of the year. It's beginning of the year, however. How he feels about it? Montesen pode que está combatendo um ano. Como é que se sente a saber isso? Para mim, foi o combate da minha vida. Para mim, é o fight of my life. Muito feliz, Timoteu muito duro. Pensei que ele não ia cair, mas depois de lutar com o Arthur Lemos, essa foi minha segunda luta mais dura. No ano de 2015 é a mais dura para mim até agora. Jest najważniejsza walka w jego życiu. Czuję się bardzo szczęśliwy i zaszczycony. Była najcięższa jego walka w dotychczasowej karierze. Przeciwnik był bardzo wytrzymały. Przed jego najśmielsze oczekiwania i dziękuję za taki doping. Może podejść tam, będziesz tłumaczył. Może tam podejść wytłumaczyć, w razie czego to masz wyjście. Nie. Śmiało, prosiłem, panie. Za późno. Krzesło to już bardzo nie. Do pana Marinio. Jeszcze jedno pytanie. Czy nie sądzisz, że przy większym spokoju mógł zakartować tym Tymoteuszowi, czy jeżeli? Bo tamtych ciosów dość sporo poszło na głowę i już widać było, że to było. A
no terceiro round, pra mim ele tava nocauteado, em pé. Eu batia, e ele balançava, e não caía. Mas chegou uma hora que eu tive que bater com muita força, até acho que quebrei a mão pra ele cair. Ten Mateusz jest bardzo mocny i było ciężko jakby z nim walczyć. On dał z siebie wszystko, zadawał wiele ciosów, natomiast jak już mówił wcześniej, to jest bardzo mocny zawodnik. On starał się to skończyć jak najszybciej. Natomiast nie wiem, uszkodził sobie tak samo rękę. A czy czuł się choć przez chwilę zagrożony w parterze? Jak walka była w parterze? Nie tenho medo de ninguém. Os meus adversários, eu venço eles todo dia quando eu acordo mais cedo que eles. Então, simplesmente eu vim mais preparado que ele. Ele foi duro, mas eu estava mais preparado. Nie obawiał się przegranej, nie obawiał się tego, że idzie na deski, wie, że jest przygotowany. Natomiast nie spodziewał się, że będzie faktycznie tak trudno. Dobrze, to do pana Pawła albo do pana Rafała, nie wiem, który z panów chce odpowiedzieć. Czy zamierzacie dalej inwestować w tym Mateusza, a jeśli tak, to czy zamierzacie, nie wiem, zorganizować jemu, albo sam sobie powinien zorganizować trening bokserski, bo defensywy bokserskiej on nie ma w ogóle. Podzielam zdanie, że musi Tymek trochę popracować nad gardą, bo wytrzymałość na ciosy i serce do walki to nie wszystko. No, oczywiście, że będziemy inwestować dalej w tym Mateusza. Pokazał dzisiaj, że jest takim zawodnikiem, który ma takie serce do walki, jakie ma mało kto. Także to była wspaniała walka. To może trwała zbyt długo, skończyła się troszkę dramatycznie, ale ten Mateusz pokazał, że ma charakter, ma serce do walki. Ja myślę, że jak Tymek dojdzie do siebie, minie trochę czasu, że będziemy myśleli nad rewanżem. Ale tak jak pan wspomniał, samo serce nie wygrywa, umiejętności są i bardzo istotne, a trochę mu zabrakło, niestety. Pan sprawa treningu bokserskiego to jest jego sprawa, czy mu będzie? Nie, no, trenuję w Bochni, także to jest już, tak powiem, rola jego trenera, ale na pewno będziemy. Nie jesteśmy trenerami, my możemy podpowiedzieć, że trzeba coś pomóc, ale możemy wymusić na zawodniku, z kim on ma trenować, bo to jest jego decyzja. Z takich pozytywnych spraw, Paweł, w którym momencie w ogóle Rywa zdążył złamać ci nos? No nie wiem, chyba ogólnie wszedł jeden cios i kurczę, zepsuł się z moim nosem i go tam połamał, ale na szczęście bez przemieszczenia, więc tragedii nie ma. Nie wiem, zdaje mi się, że to było tutaj, tuż przed tym, jak kopnąłem mu obrotówkę. Sporo kontuzji właśnie, Dawid. Możesz powiedzieć, wytłumaczyć, co dokładnie u rywala się stało? Tak. Bo były legendy na temat ręki, żeber, różnych części. No, dokładnie. Podszedłem do narożnika, zapytać się najpierw Julia. No, nie był w stanie, zrozumiałem go, więc poszedłem do trenera. Trener poprawił na jego żebro, bo zresztą sam poczułem, że bardzo dobrze mi weszło mi kolano na jego żebro i uwiesił się na mnie. To był już taki znak, że dla mnie, że coś się wydarzyło. No i coś sobie zrobił z ręką. Te dwa aspekty zauważyły na tym, że po prostu już nie wyszedł dalej. Zresztą to było nawet widać, bo przysiadł między drugą a trzecią rundą przy winach, coś wstał i nagle go tak coś tam kleiło, zerwało, nie? Po prostu no, tak to wyglądało. Był bardzo niewygodny zapaśnik, stał twardo na nogach, nie chciał się bić, nie chciał wymiany. No, musiałem to jakoś wykorzystać. No i wykorzystałem. No. Waliłem po prostu tam, gdzie się odsłaniał, traciłem mu siły na korpus i tym wygrałem. Do pana Pawła Wiszczaka. Panie Pawle, czy strażacy z Legnicy są gorzej zorganizowani niż strażacy z Jeleniej Góry? Nawiązuję do walki Zotka i do walki Pana, gdzie Zotek miał no, niesamowity doping. Pan miał doping, ale nie szedł. Dziękuję. Którzy przyjechali. Nie wiem, chyba nie był pan na gali, nie, bo nie narzekałem na. Byłem, nie narzekałem. To jest bliżej. To akurat wypadło na moją zmianę, która ma służbę. No i cała zmiana nie mogła przyjechać, bo nie miałbym kto pracować.
Aczkolwiek no, sporo SMS-ów i słowa wsparcia od chłopaków na pewno mi również to pomaga i cieszę się, że jakby wspierają moją również drugą stronę, gdzie pracuję nad swoimi możliwościami i umiejętnościami w K1 i trzymają za mnie kciuki, także mam poparcie, czuję to poparcie od nich. Aczkolwiek mówię, akurat moja zmiana dzisiaj pracuje, ja bym, gdybym nie był tutaj, to bym był w pracy. Panie Paweł, to czy można jeszcze coś w K1 osiągnąć, czy może trzeba spróbować MMA? Nie, ja uważam, że w K1 jeszcze dużo chciałbym osiągnąć. Cieszę się, że przerwie, czy nie wiem, czy to nie jest pierwsza walka kickboxingu K1 w Polsce na antenie Polsatu. Także cieszę się, że gdzieś tam jakoś, można powiedzieć, jestem prekursorem. Nie wiem, nie chcę mówić, bo nie wiem, jak to jest dokładnie, ale cieszę się, że organizatorzy tu również inwestują w taką dyscyplinę, jaką jest K1. To jest moja dyscyplina, którą chcę uprawiać i chcę być tu najlepszy. Czyli MMA nigdy, czy MMA może kiedyś, czy jak? Nie wiem, dużo ludzi mnie o to pyta, ale ja nie czuję takiej potrzeby. Po prostu chcę robić to, czym czuję się dobrze. Paweł, z kim chciał się zmierzyć w następnym pojedynku? Oj, w każdym kraju jest tyle fighterów, bojowników. W tym kraju chyba dla ciebie nie ma rywala. Powiem ci, że nie chcę być tu jakiś mało skromny czy coś takiego, aczkolwiek od 5 lat chyba jestem mistrzem Polski amatorskim, a mówię wam z całego serca, że być mistrzem Polski amatorów to nie jest łatwe zadanie. 4-5 walk trzeba stoczyć z zawodnikami, którzy również walczą na galach zawodowych, więc mi się wydaje, że tutaj, że jestem, to nie jest przypadek, tak? Udowodniłem swoją amatorską karierą to, że udaje się później walki w Rosji i za granicami, dopiero teraz można powiedzieć, zaczynam walczyć w Polsce, gdzieś doceniony przez swoją dotychczasową karierę. To może zapytam szefów federacji, czy szukanie rywala dla Pawła to jest najtrudniejsze zadanie w ustalaniu, w układaniu rozpiski? Jedno z trudniejszych na pewno. A jeżeli chodzi o osiągnięcia w K1, to jeszcze jest was fenu do zdobycia. K1. To jeszcze może zapytam, nawiązując do tej walki o pas, bo że wzorem z UFC toczona była walka na dystansie 5 rund. Czy my jesteśmy gotowi, żeby właśnie organizować takie walki, bo po dzisiejszej walce było widać, no, że ten tempo bardzo mocno siadło w tych ostatnich rundach. Tempo może siadło, albo właśnie spowodowane tym, że było bardzo dużo mocnych ciosów, obaj zawodnicy byli już zamroczeni. Widzieliście wszyscy, jak walka przebiegała, był cios za cios, była wymiana, także to nie, myślę, że to nie kondycja była przyczyną, że już tak ledwo stali na nogach, tylko bardziej te silne ciosy, które jeden i drugi przyjął. To jeszcze zapytam, przepraszam, któregoś z organizatorów właśnie odnośnie wyniku walki Marcin Zątek z Maciejem Browarskim, co panowie sądzą? Ja powiem tak, tutaj Browarski z Zątkiem pokazali to, że my, jednakże prezes Sawicki nie mylił się w tej lerze, mówiąc, że mamy dwóch najlepszych ciężkich w Polsce i uważam, że tak jest. UFC ma Janda Błachowicza, a mamy Zątka i Browarskiego, także inne organizacje niech się boją, bo my mamy teraz prawdziwych szczepionów. Okej, ale w kwestii wyniku, czy słuszny wynik? Oczywiście. Niejednogłośny. Niejednogłośny, aczkolwiek słuszny. Zdaniem wielu ekspertów zasłużenie wygrał Marcin Zątek. To jeszcze do Wojciecha Wierzbickiego. No, walczyłeś z rywalem, który, można powiedzieć, taką ma otoczkę wokół siebie, co też może niektórych rywali tak trochę zgasić. Czy miałeś jakieś takie, nie wiem, jak to wyglądało, żeby właśnie przede wszystkim poradzić sobie z tą presją, która wokół Żanu krąży? Dobrze wiedziałem od samego początku, że Żan jest najlepszym showmanem. No ale z trenerem mocno na początku go rozpracowaliśmy, założenia taktyczne były zrealizowane, więc walka przebiegła po naszej myśli. Wydaje mi się, że słusznie, znaczy wydaje mi się, wiem, że słusznie zwyciężył. Okay. Ja mam dwa pytania do organizatorów. Pierwsze to jest takie, czy Wiktor Malino ma z wami kontrakt na zasadzie taki, że jeśli jest mistrzem, to nie może się związać z inną organizacją, i będzie walczył u was? Nie ma takiego kontraktu, aczkolwiek jest zobowiązany do tego, żeby tego pasa bronić. Dobrze, a drugie pytanie, czy Żanu będzie jeszcze występował na tej? Myślę, że Żanu, pomimo że przegrał drugą walkę z rzędu,
zawalczył z dobrym przeciwnikiem, walczył z mistrzem Europy. Myślę, że ta walka nikogo nie rozczarowała, że był to kickboxing na najwyższym poziomie. To przegrał, zdania są podzielone, prosił mnie słuchy, że będzie protest. Znaczy już wpłynął do nas oficjalny protest, jeżeli chodzi o werdykt w tej walce. Znaczy w ogóle... Ale przewidujecie go dalej na waszych zawodach? Oczywiście, że wszystkie tak. Rozpatrzymy najpierw ten protest. Oczywiście, że przewidujemy. Zawodnik to znaczy widowiskowo daje dobre walki. No, wsadziliśmy go na dzień dobry na głębokie wody. Najpierw się mierzył z Biszczakiem, teraz z Wierzbickim. Pokazał klasę w tym pojedynku, walczył widowiskowo. Dobrze, będziemy rozpatrywać ten protest, wiadomo. Myślę, że żon zasługuje na to, żeby jeszcze dostać szansę. W takim wypadku ewentualnie na wasz chodzi na pół, czy na siebie? Nie wiem, na gorąco nie chcę tego oceniać, ale jeśli będą rzeczywiście kontrowersje, to uważam, jeśli są kontrowersje, to powinno się robić rewanż, bo nikt tak nie rozstrzyga takich właśnie protestów jak rewanż. To arena wszystko weryfikuje tak naprawdę. W mojej opinii właśnie protesty na zasadzie nie zgadzam się z punktacją, to jest najsłabszy możliwy protest, a właśnie to będą takie jeszcze organizatorzy. A jeszcze nie widziałem protestu, ciężko mi się na razie tylko wiemy, że okay. Wpłynął, ale nie zagłębialiśmy. To nie wiadomo, znaczy co na jakiej jest... podstawie jeszcze nie tak. Wiemy. Aha, okej. Okay. Także na pewno przeanalizujemy ten protest, zobaczymy. Czy jest podstawny, czy nie. Jeszcze można. Jędrzej Kowalik, Pek 24, pytanie do prezesu o walkę wieczoru jeszcze jedną. Co panowie sądzą o tym nadmiennym wkładaniu szczęki przez sędziego Sebastiana Jagielskiego Tymoteuszowi Świątkowi? Mateuszowi podała szczęka i w trakcie walki Sebastian Jagielski podchodził i tą szczękę wkładał wielokrotnie, bo chyba po 3 razy. A walczył pan kiedyś 5 rund? To znaczy nie, chodzi mi tylko o to... Czasem wypada ta szczęka. Ja chodzi o to, że ta szczęka będzie przekazana narożnikowi. A, narożnikowi. Myślałem, że to, że mógł celować. Ewentualnie wkładana, gdy jest przerwa w walce, przerywanie akcji. Też to przeanalizujemy. Na razie są duże emocje i szczerze mówiąc nie koncentrowałem się na tych szczegółach. Ani bardzo. Czy wpływa to na przerywanie, tak? Znaczy na przerwy walki. Nawet nie ma w sektorze, że nie było w trakcie przerwy, bo to było w trakcie walki. W trakcie walki, czyli jest takich błędów pana Jagielskiego było kilka. To fajnie by było przeanalizować je wszystkie na spokojnie. Na pewno to zrobimy, a tak jak mówię, no na razie to nie jest na spokojnie. Takie trochę jeszcze właśnie niewdzięczne, że takie strzały znikąd, ale właśnie kwestia na przykład Ceraty. Było bardzo, poza tym, że było mnóstwo błędów, o których można by teraz mówić w walce wieczoru w sędziowaniu, ale właśnie było polewanie wody, które jest powiedzmy naturalną rzeczą, ale ta Cerata, która jest no, często już znana z gal, wymusza to, że była bardzo długa przerwa pomiędzy rundami, co jest po prostu, no, można powiedzieć, na tym poziomie, gdzie walka o pas jest po prostu skandalem moim zdaniem, który nie służy nikomu i może warto by coś, no, czy coś, ja rozumiem, to są koszty i wszystko, ale może warto to przeanalizować. Mata jest materiałowa tutaj bardziej inteligentny jakiś tam. Bo są takie, wiadomo. No niestety, no tak, coś na pewno dopracujemy. A co jest tam? Znaczy, to, że te przerwy było kilkukrotnie. Nie, odnośnie Ceraty. Nie, Cerata nie jest skandalem. Może ciężką sytuacją jest to, bo to jest taka kontrowersyjna, kiedy ktoś może się pokusić o powiedzieć, że to było robione celowo, bo to było robione celowo, przynajmniej żeby schłodzić. Jakie były dalsze powody, to można tylko domniemywać, bo nigdy się nie dowiemy, ale to było kilka razy i były długie przerwy. To były dwie przerwy przynajmniej, w sensie dwie, podwójna długość przerwy między rundami jest dwa razy co najmniej, już nie liczę tego. Jak już jesteśmy przy takich sprawach, to można dzisiaj powiedzieć, że był pół oktagon robiło do połowy. Trzeci raz. Dobrze, nie było. Myślicie o pełnym oktagonie? Zobaczymy, nie wykluczamy oktagonu w przyszłości. W jakiej przyszłości? W najbliższej przyszłości. Zawsze są tylko cztery kąty, a tam aż 8, żeby się chować. I mniejsze pole walki. Plus to K1, no niestety to jest taki optymalny tworzyw. Pokazaliśmy chyba dzisiaj wszystkim kibicom sportu walki, że nie ma nic piękniejszego niż wymieszanie MMA z walkami w K1. Myślę, że nikt z widzów, kto był dzisiaj na gali, się nie nudził i że taka mieszanka jest naszym kluczem do sukcesu i to nas wyróżni na tle innych organizacji. Jestem przekonany, że to nam zagwarantuje sukces. Do pani Róży, jak pani na gali?
Ciężko mi w tej chwili powiedzieć. Na pewno, jeżeli jutro obejrzę transmisję, że też jakieś nagrane, to mogę coś więcej powiedzieć. Tomek, proszę o ciszę tam z tyłu. Coś więcej powiedzieć na ten temat. Natomiast no, ostatnią walkę stoczyłam w październiku, tak więc dosyć szybko przerwę miałam. Patrząc z tej perspektywy, jestem zadowolona. Chociaż wiem, że jeszcze dużo trzeba popracować. Wiele muszę dopracować właśnie i też wydaje mi się, że częstotliwość tej walki, jeżeli będzie większa, to to walki również będę toczyła coraz lepsze. To pytanie do pana organizatorów, niestety dalej pani dużo walczy. Na pewno pojawi się jeszcze na fenie, a ciężko mi się powiedzieć, czy już na kolejnym, czy na którymś z kolei. Na pewno Róża jest miłe widziana w naszej organizacji, dała super walkę, jesteśmy bardzo zadowoleni. To do Pawła Kiełka, jeszcze pytanie. Pokazywałeś taki gest, wiadomo co on znaczy, kwestia pasa, ale myślę, że on, ten gest mógł mieć wiele znaczeń, które chciałeś przekazać nie wiem, panom, organizatorom. Jakby powiedzieć. Czy moim celem w tej organizacji na pewno jest zdobycie pasa w kategorii lekkiej. Nie mówię, że to jest najbliższa jedna czy dwie walki, ale przyszłościowa sprawa, ale zasygnalizowałem, że jestem tutaj po to, żeby iść po ten pas. No i nie można jeszcze zapominać o Piotrku Rogoszu, który jest tutaj koło nas, bo to była jego trzecia walka w ramach Federacji Fight Exclusive Night i trzecia wygrana. Piotrek, gdybyśmy w kilku słowach podsumować swój dzisiejszy występ. Nie było lekko. Tak, nie było lekko, ale wszystko poszło według planu technicznego. Myślę, że się wszystkim podobało. Czyli krótko i na temat. Jak to zwykle bywa w przypadku Piotrka. Szanowni Państwo, są jeszcze jakieś pytania? Paweł? Ja chciałem jeszcze coś dodać, że to będzie pierwsza gala, w której wprowadzamy nową zasadę. Będziemy przyznawać bonusy za najlepszą walkę wieczoru, za poddanie wieczoru i za nawrót wieczoru. To już na gala? To już na gala, po tej gali. Kiedy to będzie ogłoszone? Dajcie nam ogłoszone, bo wiadomo jakie wydarzenie, jaki przebieg dramatyczny obrało, także ciężko mi teraz myśleć na tą pomoc, przyznać pomoc, nawet teraz w tej pierwszej kolejności jest dla mnie zdrowie, to mu dogłuszam. Dowiecie się niebawem. Dziękujemy za przybycie. Zapraszamy do Bydgoszczy 24 kwietnia w przyszłym tygodniu. Sprzedaż biletów. Wszystkiego dobrego, spokojnego wieczoru.